Witajcie, dzisiejszy temat Paragwaj bezpieczeństwo. Pytanie, hamstwo czy głupota. Faktycznie sporo z Was się pyta o bezpieczeństwo w Paragwaju i muszę szczerze powiedzieć, że w ostatnich latach jest to poważny problem. Pomówmy teraz konkretnie o dzielnicy, w której jesteśmy, międzynarodowa dzielnica. W mieście Piri około jednej godziny jazdy od aglomeracji Asunción. Także jak widać, dzielnica rośnie w siłę, ale niektóre osoby nie chcą się przyczynać do bezpieczeństwa czy do poprawienia bezpieczeństwa na dzielnicy. Cała dzielnica, jak widać, jest ogrodzona płotem oraz ma dwie bramy. i równie w sposób wygodny się zamyka. Tylko jak na całym świecie bezpieczeństwo kosztuje. Za bezpieczeństwo trzeba płacić, ale niektórzy niestety nie chcą partycypować w kosztach. Na przykład Niektórzy mieszkańcy dzielnicy, tak jak wspominałem, nie chcą partycypować w kosztach ani utrzymania, ani tym bardziej zainstalowania takich bram, nie mówiąc już o kamorach, nie mówiąc o płotach, nie mówiąc o koszeniu trawy i nie mówiąc naturalnie o zabezpieczeniu czy poprawieniu jakości dróg wjazdowych, jak również na samym osiedlu. Dlatego, ponieważ związane jest to z kosztami, naturalnie nie wszyscy mogą czy będą partycypować w takich udogodnieniach. Podobnie jest ze światłowodem, gdzie niektórzy z dzielnicy powiedzieli, że drutów nie potrzebują. Także, jeżeli ktoś drutu nie potrzebuje, to oczywiście światłowod, światłowodu, tak jak w przypadku np. tego domu czy też innych na dzielnicy. Po prostu nie ma i nie będzie. Czyli krótkie podsumowanie. Dzielnica jest tak zwany Serado, zamknięta, ale nie wszyscy naturalnie z nich będą korzystać. Po prostu nie będą mieli dostępu, czy nie mają do wjeżdżania przez oficjalną bramę, tylko używania bocznego wjazdu. To jest podobnie jak w Polsce, że jeżeli mieszkania czy dzielnice są zabezpieczane, powstają naturalnie koszty tak? utrzymania całego osiedla, bram i tak dalej, tak dalej. Są koszty bieżące, które trzeba pokrywać. Jeżeli ktoś się do tego nie poczuwa, no to niestety nie będziemy go zmuszali, tylko to będzie miało swoje konsekwencje. Nikt tutaj ani nie musi mieć internetu, yy, mówię teraz o światłowodzie, ale nie musi wjeżdżać bramą. Która jest otwierana przez kontrolkę. Tak? Można oczywiście w sposób manualny tę bramę otworzyć i zamknąć. Także nie musi ktoś mieć tych udogodnień i nie będzie miał. Tak samo, jeżeli chodzi o światłowód. Niektórzy drutów nie potrzebują. Także to na tyle krótko podsumowując. Ja uważam, że takie zachowanie to i chamstwo, a przede wszystkim głupota, bo po prostu. Kto będzie dbał o nasze bezpieczeństwo? W Paragwaju jest tak, że praktycznie sami mieszkańcy dzielnic dbają o swoje bezpieczeństwo. Ani policja się w to nie miesza, ani tym bardziej miasto. Czyli prosty wniosek się nasuwa: chcecie mieć bezpieczeństwo, musicie za nie płacić czy partycypować w kosztach. I tym miłym akcentem żegnam się na dzisiaj. Nie zapomnijcie, jeżeli macie pytanie na dole, proszę w komentarzach na najlepsze pytania. Zawsze wam będę odpowiadał. Nie zapomnijcie, 20 lat jesteśmy tutaj wraz z żoną w Paragwaju, więc mamy swoje doświadczenia. I 20 lat mamy absolutny spokój tutaj do naszej dzielnicy. Jestem przekonany w 100%, że tak dalej będzie. A więc tym miłym akcentem żegnam się do następnego wideo. Subskrybujcie kanał. Dzielcie się na mediach socjalnych i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!